Aż 19 strażaków gasiło pożar, który wybuchł w bloku przy ulicy Łuczniowskiej w Obrzychu. Ogień dogaszano kilka godzin. W wyniku akcji gaśniczej z użytku wyłączone zostały cztery mieszkania. Z naszych informacji wynika, że pożar najprawdopodobniej powstał w wyniku nieszczelności w przewodzie kominowym jednego z nich. Akcja ratunkowa trwała kilka godzin. Strażacy musieli najpierw wyciąć w dachu dziury, aby zlokalizować źródło pożaru. W środku znajdował się materiał ocieplający, który szybko rozprzestrzeniał ogień. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Dzisiaj prezesi spółdzielni zarządzającej budynkiem stawili się u powiatowego inspektora budowlanego, aby przedstawić dokumenty techniczne pieców i ich podłączeń do przewodów kominowych.